polsku, czym jest wrestling? Wrestling to, tłumacząc dosłownie na polski, wolna amerykanka, czyli wszelkie reguły dozwolone. Uderzaj tak, aby wygrać. Czyli wszystkie chwyty dozwolone. Wszystkie reguły i wszystkie chwyty, dlatego że walka ta czasami podobna jest do walki na ulicy. Aczkolwiek spokojnie, tu chciałbym uspokoić Państwa, że tak naprawdę to krew się nie leje, najwyżej ketchup czy sok pomidorowy, ponieważ wszystkie walki są reżyserowane i z góry wiadomo, kto wygra, a kto przegra. Tego dnia akurat oni się spotykają ze sobą często. Raz wygrywa biały charakter, raz czarny, w zależności od widzimisię reżysera. Widowiska. Czyli ta brutalność jest reżyserowana. Tak, ale oni są bardzo sprawni fizycznie, silni, bo żeby dokonywać takich cudów na ringu, po prostu trzeba długo trenować, to są lata praktyki. Także. W Polsce jest to mało znana, mało popularna dyscyplina. Tak, ale ma swoje rzesze kibiców, którzy śledzą pilnie wszelkie walki wrestlingowców na antenie satelitarnej. A zdaje się, że na niedawno byli nawet w Polsce, czy tak? Tak. Gwiazdy wrestlingu odwiedziły podczas swojego turnieju europejskiego także Warszawę i 14 grudnia mogliśmy podziwiać zapaśników na warszawskim Torwarze. A kogo obejrzymy dzisiaj? Czy będą to prawdziwe gwiazdy tego sportu? Tak jest. Dzisiaj mogę Państwa zapewnić, że wystąpi Jim Hacksaw Duggan, zwany Patriotą, wielka gwiazda, mega gwiazda ringów wrestlingu, a także Warrior, czyli bojownik, zawodnik, który podobnie jest zbudowany jak Arnold Schwarzenegger i także tak jak on chciałby zrobić karierę w Hollywood. Także na pewno będzie co oglądać. Obiecujesz nam emocje. Na pewno, gwarantowane. Zapraszamy więc. Zapraszamy.